W kwietniu w Polsce może zacząć się superkryzys, ale w Niemczech również. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam szanownych Państwa bardzo, bardzo serdecznie na kanale Bądź na bieżąco, gdzie codziennie, dwukrotnie o 6.30-18.00 przedstawiamy wam najważniejsze informacje z kraju ze świata, dlatego już teraz subskrybujcie ten kanał, jak oglądacie to na YouTube lub lajkujcie, jak oglądacie na Facebooku. Zachęcam Was również do udostępniania naszych filmów, bo to najlepiej działa na algorytmy zarówno YouTube'a, jak i Facebooka, więc za każde udostępnienie będę naprawdę serdecznie wam wszystkim wdzięczny. Dzięki. Naprawdę bardzo mocno. A teraz lecimy z pierwszym tematem. Nigdyż jest najbardziej pokazany. Tam nie kryją się z tym, tylko po prostu pokazują wszystko. I w dobie kryzysów inflacja zaczęła wzrastać i maleć. A była nawet prawie, że... Stagflacja, czyli wysoka inflacja w połączeniu z niskim wzrostem PKB, to słowo, które coraz częściej pada z ust czołowych polskich ekonomistów. Ten niezwykle trudny dla gospodarki i naszych kieszeni proces może zawitać nad Wisłę już w przyszłym roku. Co to oznacza i dlaczego jest tak niebezpieczne? Realny jest w przyszłym roku scenariusz stagflacji zarówno globalnie, jak i w naszym kraju, choć niekoniecznie musi to być zjawisko długoterminowe. Żeby aby obniżać inflację, trzeba będzie schłodzić wzrost gospodarczy, a inflacja przy obecnych poziomach cen surowców i niepewności, związanej zwłaszcza z cenami żywności i ropy naftowej, może pozostawać wysoka, mówił w ten weekend w Londynie Paweł Borys, szef Polskiego Funduszu Rozwoju. Kilka dni temu z kolei Piotr Bujak, główny ekonomista PKOBP, przekonywał, że inwazja Rosji na Ukrainę może wywołać szok o charakterze stagflacyjnym. Agresywne działania Rosji w stosunku do Ukrainy będą odbijać się na polskiej gospodarce przede wszystkim za pośrednictwem kanału rynkowego. Chodzi o wzrost cen ropy gazu ziemnego i innych surowców, zwł zwłaszcza metali, gdzie rola Ukrainy dla światowego rynku jest istotna. Do tego dochodzi wzrost cen produktów rolnych, szczególnie zbóż, bez dostaw z obu krajów Ukrainy i Rosji mielibyśmy do czynienia z istotnym wzrostem cen. To podsyciłoby presję inflacyjną, która już jest. Silna w całej Europie, w tym w Polsce, wyjaśniał. Jednak, zdaniem ekonomisty PKOBP, najbardziej szkodliwa dla polskiej gospodarki mogłaby być silna eskalacja konfliktu, która doprowadziłaby do przerwania dostaw surowców z obu tych krajów. Ich rola w dostawach surowców jest bowiem znacząca. Przykładem metalu, którego produkcja w Rosji jest znacząca, jest palat. Z Rosji pochodzi około 30% produkcji światowej. Ten metal ma duże znaczenie dla branży motoryzacyjnej. Z kolei, Ukraina ma duże znaczenie na rynku rud żelaza i stali. Poza tym oba kraje mają bardzo duże znaczenie na rynku produktów żywnościowych. Rosja i Ukraina są w pierwszej trójce największych dostawców pszenicy na światowy rynek. Sytuacja, w której doszłoby do przerwania dostaw, stanowiłaby dla gospodarki potężny problem. Gdyby konflikt przebiegał tak gwałtownie, że doszłoby do przerwania dostaw części surowców i towarów, to efekt cenowy mógłby być jeszcze silniejszy. Tego typu zaburzenia o dużej sile mają charakter Negatywnego szoku podażowego i oddziałowują negatywnie na perspektywy wzrostu, oceniał główny ekonomista PKO-BP. Zgadzają się z nimi ekonomiści MBP Paribas, którzy we wtorek wydali swoje najnowsze szacunki dla polskiej gospodarki. Według zaktualizowanych prognoz Banku gospodarka Polski urośnie w tym roku o 3,5%. Prognoza obarczona jest jednak wyjątkowo dużym ryzykiem ze względu na toczącą się wojnę w Ukrainie. Prawie że 15% później spadła do dołu, gdyż pocieli je, żeby żeby wzmocnić yy, przepływ yy, po prostu gotówki, żeby Co jest jeszcze mniej wygodne dla nas wszystkich, dla wizji naszej przyszłości, to to, że prezes PFR również mówi o prawdopodobieństwie stagflacji. W Polsce możliwa jest stagflacja, choć raczej nie powinna trwać zbyt długo, tak twierdzi prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Problem dotyczyć ma jednak nie tylko naszego kraju, ale również rynków zagranicznych. Realny jest w przyszłym roku scenariusz stagflacji, zarówno globalnie, jak i w naszym kraju. Chociaż niekoniecznie musi to być zjawisko długoterminowe. Żeby obniżać inflację, trzeba będzie schłodzić wzrost gospodarczy. A inflacja przy obecnych poziomach cen surowców i niepewności, związanej zwłaszcza z cenami żywności i ropy naftowej, może pozostawać wysoka. Powiedział pub biznes Paweł Borys. Także on niby mówi tam w 2023 roku, roku. Mówi o tym, że to prawdopodobnie będzie tylko na chwilę, a zresztą to będzie we wszystkich innych zagranicznych rynkach. Ale po pierwsze, mamy tutaj. Przykład, że te sankcje na Rosję faktycznie być może nie były tak do końca przemyślane. To było coś, co, e, czym chcieliśmy dopiec Rosji, czym chcieliśmy jak najszybciej wygrać te wojny na Ukrainie, chcieliśmy zatrzymać tę Rosję, a zwłaszcza da, e, dokopać właśnie Federacji Rosyjskiej, dokopać Wschodowi, żebyśmy my na tym zwyciężyli gospodarczo. A tu się okazuje, że w nas to uderza Możliwe, że nawet równie mocno, bo wpiszcie sobie rubel na e, Google, to zobaczycie, że kurs rubla w ostatnim czasie rośnie. Nawet koncerny różne, takie jak Oshaw czy e, Leroy Merlin wracają do. E, Rosji już teraz obwieściły, że nie, znaczy one w ogóle nie chciały zawieszać działalności, były tylko takie spekulacje. Ostatecznie, jak się wszyscy inni wycofali, to oni tam zostali. No i proszę bardzo, teraz OSHO planuje kolejne inwestycje w Rosji. Leroy Merlin to samo, oczywiście standardowo. Francuzi mają to w naturze, że się wycofują w tak kluczowych momentach dla Europy. Później nie wychodzą na tym zbyt fajnie, no ale dla e, firm, które są prywatne i mają tam jakiś kapitał, jest to jak najbardziej rentowne. Wycof się konkurenci, Leo, nie ma tam konkurencji w postaci Kastoramy, więc wszyscy będą kupować u nich. Nie ma konkurencji w postaci obi oszą podobnie, bo się wycofały inne sklepy wielkopowierzchniowe, więc mogą sobie monopolizować rynek rosyjski i zbijać na tym naprawdę konkretny kapitał, a z pewnością teraz będą mieli z tym dużo mniej problemów, chociażby biurokratycznych, urzędowych i tak dalej kiedy nie wycofali się. Z rynku rosyjskiego, to na pewno mogą teraz nawet wały na podatkach robić, a i tak Federacja Rosyjska nie będzie ich za to ścigać. No bo i po co, skoro to są jedni z nielicznych, którzy tam jak na razie zostali? No ale jeżeli oni zostaną i będą na tym zbijać niezłe kokosy, no to z biegiem czasu i inni, którzy zawiesili działalność, bo większość firm zawiesiła i od razu dali informację, że będą tam wracać, jak sytuacja się unormuje, będą wracać być może i szybciej. Więc jak widać, to bardzo uderza i w nas. Problem, w tym, że my mamy dodatkowy kryzys do tego wszystkiego, co uderza w inne kraje. My mamy już 2 miliony uchodźców prawie w Polsce. To jest naprawdę ogrom nowych ludzi, z którymi trzeba coś zrobić i to w dodatku nie są mężczyźni <laughs> w sile wieku, bezdzietni, którzy mogą zapieprzać po 15 godzin dziennie i budować tę Polskę, tylko to są matki z dziećmi, samotne, osamotnione, których mężowie zostali na Ukrainie i tam walczą i być może nie przetrwają w ogóle do końca tego konfliktu. I im trzeba pomóc w taki sposób, że, no, no wiecie, jak jest samotna matka bez języka z dwójką dzieci, trójką dzieci w obcym kraju, no ciężko, żeby znalazła na tyle dochodową pracę, która jeszcze pozwoli jej pracować w takich godzinach, żeby dzieci normalnie uczęszczały do przedszkoli, żłobków, do szkół <laughs> nieproblematycznie, żeby to było dla niej logistyczne rozwiązanie, i żeby zarabiała jeszcze na tyle, żeby się utrzymać. Utrzymać całą rodzinę i tak dalej, więc to są grupy społeczne, które tutaj przyjęliśmy, na które trzeba będzie łożyć. A co więcej, jeżeli przyjęliśmy tych e, rodzin sporo do domów, które nie są w stanie tak fizycznie się utrzymać w Polsce, e, no to mogą też nie mieć ochoty wyprowadzania się z domów niektórych Polaków, i to może być dość e, spory problem. Do tego ze spłatą kredytów również u Polaków może być problem, bo już teraz wzrosły stopy procentowe niewyobrażalnie. To są najszybsze wzrosty stóp procentowych w historii bodajże, a prezes Glapiński, prezes NBP, już teraz zapowiada, że może dojść nawet do 7,25 czy 7,75%, co dawałoby już ratę kredytu od początku, kiedy stopy procentowe były na poziomie 0,1% nawet i trzykrotnie większą ratę w niektórych przypadkach, co faktycznie już ludzie mogli biorąc w tamtym e, czasie kredyt nie brać pod uwagę. Że te raty będą w ogóle tak duże. Do tego dochodzi im utrzymanie pewnie dość często rodziny z Ukrainy u siebie. Do tego dochodzą liczne socjale, które do tej pory nie zostały oszacowane przez rząd, jakie to konkretnie będą koszty, jakich konkretnie możemy się spodziewać ilości Ukraińców tutaj, którzy będą dostawali socjal, przez jaki czas to będzie obowiązywało. Więc tutaj również to będzie nam pompowało kolejny raz inflację. To będzie kolejny dodruk pieniądza. Co naprawdę może okazać się dla nas tragiczne w skutkach. A pamiętajmy, że jeszcze tych socjali nie rozdajemy. To będzie dopiero w kwietniu i kwiecień będzie tym kluczowym momentem. To, że PFR teraz mówi o przyszłym roku, że czeka nas stagflacja, no nie byłbym tego taki pewien, bo nie biorą pod uwagę jednego najważniejszego czynnika, właśnie tej nasilonej migracji. I to w kwietniu może zacząć się prawdziwy dramat. Wiecie, sporo osób też zapomniało o Polskim Ładzie, który też napędził nam inflację i zmniejszył nam wynagrodzenia. Niejednokrotnie. W wielu przypadkach, nawet tam, gdzie ludzie mieli realnie zarobić więcej, od samego początku zarabiali mniej. Wywalono za to ministra finansów, wiceministra finansów. Wszystko przejął Mateusz Morawiecki, który teraz zajmuje się uchodźcami i jeździ sobie na Ukrainę. Nie zajmuje się polskim systemem podatkowym, a Polacy o tym nie myślą. W dalszym ciągu nie ma na pierwszych stronach gazet informacji o inflacji. To są gdzieś tam nagłówki na serwisach eksperckich, takich ekonomicznych. Jeżeli ktoś się interesuje tematem, to sobie poczyta. Ale tak naprawdę ludzie są bombardowani tylko informacjami o tym, że uchodźcy, że wojna i w sumie tyle. I nikt się nie martwi tym, że w Polsce jest coraz gorzej, że ceny rosną, wartość złotówki spada i możemy się obudzić z ręką w nocniku. A rząd nie ma presji, nie ma nacisku o to, żeby jednak jakoś przeciwdziałać temu, żeby faktycznie zrobić z tym porządek na tyle, żeby Polacy mogli godnie żyć nawet mimo tego wszystkiego. <laughs> Nacisk to ma opozycja, żeby nie poruszać takich tematów, bo teraz to nie wypada, co mnie naprawdę ostro wkurza. Tyle dobrego, że Niemcy też mają problem. Zapraszam. Te, jak powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, mają dotknąć aż 160 osób związanych z białoruskim oraz rosyjskim rządem. Nastroje niemieckich inwestorów i analityków są najgorsze od wybuchu pandemii Maurycego w 2020 roku. Niepokoją się oni o skutki rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Wskaźnik Zew, który bada oczekiwania niemieckiego rynku, spadł najbardziej w historii. Co teraz najczęściej pojawia się za odrą, słowo, które i u nas jeży włos na głowie ekonomistów, czyli stagflacja. Opublikowany we wtorek raport Zew pokazał, że indeks mierzący oczekiwania analityków. I inwestorów rynkowych co do wzrostu gospodarczego Niemiec wyniósł jedynie minus -39 39,3 punkta wobec 54,3 punkta procentowego miesiąc wcześniej. Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 5 punktów procentowych. Spadek o ponad 90 punktów jest największym załamaniem się tego wskaźnika w jego historii, czyli od początku lat 90. Wojna w Ukrainie i sankcje wobec Rosji znacznie osłabiają perspektywy gospodarcze Niemiec. Pokazał prezes ZEW, dodając, że coraz bardziej prawdopodobna jest recesja. Pogarszającym się oczekiwaniom gospodarczym towarzyszy ekstremalny wzrost oczekiwań inflacyjnych, podkreślił. W związku z tym eksperci spodziewają się stagflacji w nadchodzących miesiącach. W Polsce właśnie również czołowi ekonomiści spodziewają się takiej stag stagflacji, czyli podwyższonej inflacji wraz ze stagnacją gospodarczą. Ze wskaźnika ZEW możemy wyczytać, że pogorszenie perspektyw dotyczy praktycznie wszystkich sektorów, nie. Niemieckiej gospodarki, ale także przede wszystkim sektorów energochłonnych i sektora finansowego. Inwestorzy pilnie obserwują więc to, co dzieje się na zachodniej granicy europejskiej. Podobnie jak Polska. I w Polsce jak na razie aż ze świecą szukać takich artykułów, które mówiłyby o rosyjskiej gospodarce. Gospodarką generalnie media się za bardzo nie interesują. Nawet TVP nie mówi, że Niemcy nam zazdroszczą, co jest już bardzo niepokojące, jak bardzo ludzie się już przestali interesować tym, że pieniądz traci na wartości. W Niemczech z kolei jest dużo większa panika na tym. W tym kierunku, bo wystarczy wejść sobie na niemieckiego Google News'a i od razu tam dostajemy w jednych z pierwszych pozycji informacje, właśnie o e, zapaści gospodarczej, gdzie w Polsce naprawdę ciężko znaleźć taką informację. Jak będziecie się przekopywać przez Google News'a, no to na początku macie wojna uchodźcy, wojna uchodźcy Kaczyński, Kaczyński, Tusk, oczywiście w kontekście wojny i uchodźców, no i dopiero gdzieś tam w newsach typowo ekonomicznych możecie natknąć się na dane o stagflacji ewentualnej, o której naprawdę ekonomiści teraz trąbią, tylko ludzie zwyczajnie w to nie klikają. Ludzie się tym nie interesują. No i w Niemczech mamy to na całe szczęście, przynajmniej dla nich, jak widać, zachowują w miarę trzeźwy umysł, na jednych z pierwszych stron Google News'a. To znaczy, że ludzie po prostu w te linki klikają i ich to interesuje, jak będą żyli za miesiąc, jak żyje się teraz, w porównaniu do tego. Z tym, jak się żyło w poprzednim roku, oni nie zajmują się wyłącznie Ukrainą, tak jak to robi e, Polska. No i tutaj mamy chociażby na niemieckim Fokusie: prąd, gaz, artykuły spożywcze. W tym roku e, Twoje życie będzie kosztować tysiące euro więcej. się okazuje że w przeliczeniu na złotówki to będzie nawet kilkanaście tysięcy złotych więcej rocznie dla przeciętnej niemieckiej rodziny. Inflacja nagle jest wysoka. Wojna na Ukrainie ponownie spowodowała gwałtowny wzrost cen benzyny i gazu. Fokus Online wykorzystuje przykłady, aby. Obliczyć, ile więcej będziecie to kosztować w tym roku. No i tutaj mamy takie przykłady, mamy, mamy takie wyliczenia, jak będzie to wpływało na niemieckiego, na przeciętną niemiecką rodzinę. No i tutaj łączne koszty, jakie poniesie przeciętna niemiecka rodzina wyższe niż w zeszłym roku, jest tak. Dla rodziny z, muszą, rodziny z dwójką dzieci muszą sięgnąć głęboko do kieszeni płacisz 217 euro miesięcznie więcej, czyli 2604 euro rocznie więcej, 2604 euro. To jest na polskie 12 223 i 5 groszy na chwilę obecną i to w przypadku uśrednionym. W zależności od tego, jakie wydatki, na co najbardziej wydatkuje taka niemiecka rodzina, może to być odpowiednio mniej lub więcej. Pary bez dzieci to 2208 euro, czyli niewiele mniej. Osoby samotne 1092 euro. No i tutaj mamy tak. W tym są koszty mieszkania, które dadzą e, średnio 996 euro więcej, ruch, czyli transport nawet 852 euro więcej, no i artykuły spożywcze 360 euro więcej. Więc jak widać, Przeciętna niemiecka rodzina wykosztuje się jeszcze bardziej niż Polska, aczkolwiek proporcjonalnie do ich zarobków będzie to stanowiło mniejszy odsetek na budżecie. Ale mimo wszystko ich też to dotyka i faktycznie drażni to Niemców. Z tego też powodu, Scholz na pewno nie jest w stanie tak bardzo otwarcie decydować się na jakiekolwiek sankcje na Rosję, bo doskonale wie, że jego kadencja jest krótka i z pewnością się nie utrzyma tak długo przy władzy jak Angela Merkel, a już na pewno nie dopierdzielając swoim władzom. Własnym e, obywatelom. Tymczasem, przez takie działania, jak właśnie te sankcje na Rosję, Rosja się coraz bardziej nacjonalizuje i to nie wpływa na tamtejsze media, to nie wpływa generalnie na media wschodnie. Tak jak wam wspominałem, rubel już teraz rośnie, inwestorzy tam wracają, a social media przez brak tych odpowiedników amerykańskich jak Instagram zaczynają rosnąć w siłę. No i już teraz e, rosyjska nasza klasa, czy w, w kontakte ma m, 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 w kwietniu uruchomić swój odpowiednik dla Instagrama, mają rozbudowywać swój odpowiednik dla YouTube'a, żyć nie umierać, no przecież teraz tam ta część świata będzie dużo bardziej ochoczo podchodziła do tego, żeby przechodzić na ich social media i w ten sposób... To, do czego Rosja nie mogła dotrzeć, nie mogli do tego dojść, nie mogli przebić popularności tych portali społecznościowych, teraz łącząc siły chociażby z Chinami i Indiami, no, mogą zdobyć pół świata. Czy na pewno takich efektów sankcji się spodziewaliśmy? Raczej nie. Ciekawe, co finalnie ugramy na tym, na tej całej wojnie Rosji z Ukrainą, na tej wojnie wschodu z Zachodem, bo ewidentnie to już ma takie podłoże, a ta Ukraina jest tylko takim pretekstem. To jest to pole, na którym się bijemy, ale realnie wojna trwa na całym świecie. Mamy już wojnę światową, może nie w sensie militarnym, ale gospodarczym na pewno. <laughs> I świat się dzieli grubą krechą na pół. Dajcie znać, jak wy uważacie. Czy waszym zdaniem bardziej korzystnie wyjdzie na tym strona wschodnia czy zachodnia? A ja w tym czasie się już będę żegnał i zapraszam Cię bardzo serdecznie do tego kanału, czy do tej strony na Facebooku, w każdy dzień o godzinie 6:30 i 18:00, bo o tych dwóch porach wypuszczamy dla Was dwa całkowicie nowiuteńkie filmy z najnowszym przeglądem wiadomości z kraju ze świata. Trzymajcie się ciepło. No i hej.